Trudno uwierzyć, że od chwili debiutu literackiego popularnej autorki Nataszy Sochy minęło już 15 lat. Przez ten czas pisarka nie próżnowała. W duecie z Magdaleną Witkiewicz bawiły nas awarią małżeńską. Zupełnie solo opowiedziała o Jakubie, który straciwszy pracę, przekwalifikowuje się, zostając kogutem domowym. Rozczuliła nas historią seniora wolontariusza w pokoju kołysanek i doprowadziła do łez apteką marzeń. A to tylko kilka spośród ponad 40 tytułów pani Sochy. Ostatnio nasza biblioteka wzbogaciła się o dwie kolejne powieści autorki, Wkręconą w rodzinę i Zaczarowane. Opublikowana w 2004 roku Macocha, debiutancka powieść, była taką swego rodzaju opowieścią o królewnie Śnieżce, ale od podszewki. Bohaterką jest bowiem Roma, której świat wali się na głowę, gdy w drzwiach mieszkania staje naburmuszona nastoletnia Kasia, córka jej męża z pierwszego związku. Wkręcona w rodzinę jest kontynuacją tej książki. I tak jak w życiu czytelniczek, tak w życiu bohaterek upłynęło 15 lat. Zbuntowana Kasia dorosła, znalazła mężczyznę swego życia. Jednak jak mawiają, karma wraca. W tym wypadku wróciła spotęgowana, albowiem Franciszek jest ojcem 4-letniego Stanisława i 7-letniej Zuzanny. Czy Kasia wyciągnęła wnioski z własnych doświadczeń, czy może poprosi Romę o pomoc? O tym przekonają się czytelnicy, sięgając po książkę. Natasza Socha często pisze z przymrużeniem oka. Jednak druga z dzisiejszych propozycji porusza problem niezmiernie poważny. Powieść Zaczarowane nie jest bajką, tylko zawiera treści bardzo aktualne. W kronikach kryminalnych w latach 80. odnotowano sprawę Jerzego Kalibabki. Nakręcono nawet serial pod tytułem Tulipan. W dzisiejszych czasach, w świecie portali randkowych i życia w wirtualnym świecie, taki tulipan czułby się jak w raju. Niemal codziennie media bombardują nas informacjami o oszustwach metodą na wnuczka, na policjanta bądź żołnierza na misji. Pokrzywdzonymi stają się nie tylko osoby naiwne czy seniorzy. Zaczarowane powstały na podstawie relacji kobiet, które padły ofiarą oszusta i zdecydowały się opowiedzieć autorce swoją historię. Książka odsłania modus operandi manipulatora. Tak powstała powieść, którą można potraktować jako przestrogę. Warto sięgnąć po lekturę. Polecam.